Gandawa jest stolicą belgijskiej prowincji Flandria Wschodnia. Kościół świętego Jakuba, jeden z najstarszych kościołów w Belgii. Rynek Piątkowy to duży plac wytyczony w XIII wieku, przy którym stoi wiele renesansowych kamieniczek. Budynek cechu garbarzy. Budynek związków zawodowych z XIX wieku. W centralnej części rynku znajduje się pomnik Jakuba van Artevelde, który był przywódcą rządu powstańczego przeciwko Francji w 1338 roku. Gandawa to 250-tysięczne miasto leżące w miejscu, w którym rzeka Leje uchodzi do rzeki Skaldy. Budynek, w którym w średniowieczu był przytułek i szpital dziecięcy, a obecnie jest Muzeum Folkloru. Zamek Gravensteen to ogromna forteca należąca niegdyś do hrabiów Flandrii. Pierwsza budowla obronna znajdowała się tu już w X wieku. Od początku XV do końca XVIII wieku zamek był siedzibą sądu, w którym na szeroką skalę stosowano tortury. Dziedziniec wewnętrzny był wykorzystywany jako miejsce straceń. Renesansowe fasady kamienic przy rynku rybnym. W stronach rzeki Leje można podziwiać odrestaurowane domy cechowe kamieniarzy i murarzy, wolnych marynarzy i tych, którzy zajmowali się ważeniem ziarna i pobieraniem cła. Gotycki most świętego Michała i kościół świętego Michała po prawej stronie mostu. Widok z mostu świętego Michała na dawny port zbożowy. Widok z mostu świętego Michała na kościół świętego Mikołaja i dzwonnicę. W środku widać wieżę katedry świętego Bawona. Budynek z XIX wieku, w którym niegdyś znajdowała się poczta. Dom Alberta Dürera. Kościół świętego Mikołaja, którego budowę rozpoczęto we wczesnych latach XIII wieku. Jednym z unikalnych elementów jest to, że wieża nie znajduje się nad głównym wejściem, a na skrzyżowaniu nawy i transeptu. Dom zwany domem Oseska od rzeźby na jego szczycie. Na fasadzie ratusza miejskiego widać dwie kontrastujące ze sobą części. Ta jest nowsza w stylu włoskiego renesansu i została wybudowana na przełomie XVI i XVII wieku. Druga część została wybudowana wcześniej, na początku XVI wieku, w stylu gotyckim.
Dzwonnica w Gandawie, wybudowana w 1380 roku, ma 91 metrów wysokości. Do dzwonnicy przylegają sukiennice, przywilejów nadanych miastu strzegł smok umieszczony na szczycie dzwonnicy. Wieża nad wejściem do katedry świętego Bawona o wysokości 82 metrów. Święty Bawon był mnichem benedyktyńskim, a później pustelnikiem w VII wieku. Bogate barokowe wnętrze katedry pochodzi głównie z połowy XVII wieku. W tej katedrze był ochrzczony cesarz Karol V. Rokokowa ambona z 1745 roku. Kopia ołtarza gandawskiego wykonanego przez braci Van Eycków w połowie XV wieku. Obraz Rubensa Święty Bawon przybywa do klasztoru w Gandawie. Pomnik braci Huberta i Jana Van Eyck. Gmach Królewskiego Teatru Flamandzkiego. Na koniec wizyty w Gandawie, XIII-wieczny zamek Geralda Diabła.